Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Od razu z góry Was przeproszę za krótkie, kilkuminutowe problemy techniczne i musiałam dograć dla Was oddzielnie głos. Także jeżeli wytrzymacie te parę minut, będzie mi bardzo, bardzo miło. W dzisiejszym odcinku, kochani, zajmiemy się kosmetykami, które są dostępne w drogerii Natura. Niestety ten sklep nie jest u mnie dostępny w dzielnicy i przy okazji wizyty na targówku obłowiłam się w kilka fajnych, ciekawych produktów. W większości są to nowości kosmetyczne, więc kochani, jeżeli taka tematyka Was interesuje i jesteście ciekawi, co takiego kupiłam oraz jaki dzisiaj stworzę dla Was makijaż, to koniecznie oglądajcie dalej. Kochani, umówmy się tak, że podczas wykonywania makijażu po kolei będę wyciągała te produkty i na bieżąco będę Was informować o moich pierwszych odczuciach. Wszystkie kosmetyki są dla mnie nowością, sama je wybrałam, pierwszy raz będę miała z nimi kontakt. Także obiecuję, że na końcu filmu pojawi się oczywiście podsumowanie wszystkich kosmetyków i oczywiście pojawi się również podsumowanie po kilkugodzinnym noszeniu tego makijażu. Jak to u mnie przy testach bywa makijaż, zaczynam od makijażu oczu i na powieki nakładam moją sprawdzoną bazę, a jest to paint pod smaka w kolorze Soft Ochre. Kochani, i mam tutaj gorącą nowość. Paletę od marki Kobo Midnight Wonders, która powstała we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Paletka zapowiada się naprawdę bardzo obiecująco, ponieważ została zmieniona formuła cieni. Cienie są bardziej napigmentowane, mają bardzo taką masełkową, jedwabistą konsystencję i patrzcie, jakie kolory. Mamy tutaj 7 cieni matowych, jeden cień o metalicznym wykończeniu, jest to ta piękna butelkowa zieleń i mamy tutaj 2 takie topery. Wyglądają jak sprasowane pigmenty, połyskujące na metaliczną taką poświatę, które bardzo przypominają turbopigmenty. Kochani, tą paletę pokazałam Wam od razu na Insta Stories i dużo osób zwróciło uwagę, że ona bardzo przypomina paletkę Affect in the Spotlight i tu mamy niektóre odcienie, które rzeczywiście mogą być łudząco podobne, dlatego teraz zrobię porównanie i przekonamy się, czy te produkty, czy te palety rzeczywiście są do siebie podobne. Kochani, to teraz przeanalizujmy sobie te dwie palety. Mam paletkę z Kobo Midnight Wonders oraz paletę In The Spotlight z Affectu. I na pierwszy rzut oka rzeczywiście niektóre kolory są bardzo do siebie zbliżone. Teraz pokażę Wam swatche. No i na górze mamy, kochani, paletkę In The Spotlight, a na dole mamy Midnight Wonders. Możecie sobie porównać gamę kolorystyczną. Uważam, że to są bardzo zbliżone do siebie kolory. Delikatnie może różnią się tonami cieplejszymi bądź chłodnymi, ale zobaczymy, jak się będzie pracowało tą nową paletką od Kobo. Tradycyjnie nie mam żadnego pomysłu na makijaż, ale sięgam po odcień żółty i będę aplikowała go. Zobaczcie, jaki to jest pigment. Zobaczcie, to jest po prostu sztos. Będę aplikowała ten żółty cień na załamanie powieki. Boże, ale mocne opigmentowanie, no. Ojejku, no dotknęłam dosłownie odrobinę tego cienia. Spojrzałam teraz na paletę, te cienie się, zobaczcie, sypią, ponieważ zawierają dużo pigmentu w sobie. Jest to normalne zjawisko. I nakładam ten cień żółty tylko na załamanie powieki. Wiecie co, ja nie będę używała dużo cieni z tej palety ze względu na to, że bardzo interesuje mnie ta butelkowa zieleń i chciałabym właśnie coś z nią poszaleć. Nie mam jeszcze koncepcji. Sięgam teraz może po ten zielony, matowy cień. Nakładam go na zewnętrzną część mojej ruchomej powieki. Jak tak patrzę na te cienie, to wiecie co? To jest taka paleta, która może być paletką taką dodatkową. Myślę, że mało kto z nas wyjdzie w takim makijażu kolorowym do ludzi, że tak powiem.
Jako paletka uzupełniająca jak najbardziej, to jest bardzo fajny chyba zakup. Nakładam również ten cień na dolną powiekę. No wiecie co, z tymi cieniami to trzeba uważać, bo one są naprawdę mega napigmentowane i żebyśmy sobie nie porobili jakiejś tutaj krzywdy. Cały czas ja bawię się w dodawanie tego cienia i blendowanie. Tak patrzę teraz, kochani, na tą paletę i zastanawiam się, po jaki cień mam teraz sięgnąć. Już poszłam w jakimś tam kierunku, czyli postawiłam na żółty, na zieleń i tak mało co mi teraz tutaj pasuje, żeby tutaj coś dołożyć. No nie chciałabym też za bardzo przemalować tego makijażu, żeby on był taki bardzo mocno kolorowy, ze względu na to, że już takich makijaży tutaj jest dużo, więc może sięgnę po prostu po tą zieleń taką butelkową, świetlistą i płaskim pędzelkiem będę nakładać ten cień na ruchomą moją górną powiekę. Bardzo ładnie się przykleja do powieki. Dzisiaj będzie tak bardziej spokojnie, niby jest tu zieleń, ale no po prostu makijaż jak nie mój. Coś zadziałamy, słuchajcie, na dolnej powiece. Na razie góra będzie taka spokojniejsza. I wyszło nam, słuchajcie, takie ładne smoki. Troszeczkę ciemny ten makijaż, jak na takie upały, które za oknem teraz nam lato serwuje. Kochani, tak przyjemnie się pracuje tą paletą, że nie muszę nawet sięgać po żadną bazę. Wszystko się samo do siebie przykleiło. I teraz będę blendowała tutaj granice tego cienia. Może sięgnę po taki pędzelek sprytniejszy, drobniejszy. Dokładam trochę żółtego i tutaj sobie blenduję te granice. Pogłębiam jeszcze to załamanie w zewnętrznym kąciku. I na razie mamy, słuchajcie, takie właśnie zielono-żółte smoki. Jak widzicie, troszeczkę mi te cienie się osypały, więc wyczyszczę sobie to, co mi się tutaj osypało pod okiem. Już nic więcej nie będę kombinowała z górną powieką. Podoba mi się efekt, jaki uzyskałam. Jest to takie typowe smoki. Dawno nie miałam smoki na sobie, więc słuchajcie, podoba mi się to, co wyszło. Kochani, sięgnę teraz po bazę na pory. Jest to nowość u mnie. Nie jest to produkt drogeryjny. Jest to baza marki Filorga, która fajnie niweluje pory. Zdecydowanie jest inna w konsystencji, jeżeli mogę ją porównać do mojej sprawdzonej bazy z Benefitu. Chciałam po prostu coś dla odmiany innego wypróbować i akurat ona mi wpadła gdzieś tam w ręce. Zobaczcie, jakie ja mam dłonie od słoczy. Narobiłam się tych słoczy. I teraz będę chodzić i po prostu straszyć. Wyglądam, jakbym po prostu buraki obierała. Mam tutaj nowość, mam nowy podkład z Kobo. Jest to podkład matkowy, który zawiera w sobie olej arganowy. I co ten podkład nam takiego może tutaj zadziałać? Kryjący podkład nowej generacji, regulujący wydzielanie sebum, czyli coś może dla osób, które mają tłustą cerę. Lekka, nietłusta konsystencja, idealnie aplikuje się na skórę i adaptuje do jej odcienia. Zawiera odżywczy, regenerujący olej arganowy. Przed użyciem wstrząsnąć, więc robię tak, jak każą. No i zobaczymy. Ja sobie, kochani, sięgnęłam po odcień Golden Beige. Jest to numerek 903. I zobaczcie, ojejku, jak się leje, jest bardzo wodnisty. Ciężko mi było dobrać, słuchajcie, odpowiedni kolor, ze względu na to, że ja już jestem trochę muśnięta słońcem. To raz, a dwa, te kolorki, takie ciemniejsze, one są bardzo takie chłodne, takie oliwkowe, więc no miałam tutaj zagwozdkę, ale sięgnęłam po taki bardziej zbliżony do mojej karnacji. Zrobiłam sobie oczywiście próbę w sklepie na twarzy, bo nie miałam na sobie żadnego makijażu, więc to, co widziałam w tym takim sztucznym oświetleniu, to mam wrażenie, że wybrałam najlepiej. Aha, słuchajcie, nie wspomniałam Wam, ile kosztuje ta paletka. Za tą paletkę zapłaciłam 69 zł. Zaraz mam tutaj rachunek. Podkład matte cover kosztuje
29 zł, ja zapłaciłam w promocyjnej cenie za niego 23,99. I co już mogę na ten temat powiedzieć, na temat tego podkładu? Nie czuję takiego ściągnięcia się skóry. Jeżeli chodzi o wykończenie, on mi bardzo przypomina podkład Yande. Tak patrzę na siebie w lusterku, nie wiem, czy to widać również w odbiorze u Was. Ten kolor jest troszeczkę taki chłodny, za chłodny dla mnie, ale no, tak jak wspomniałam, nie było zbyt dużego wyboru, nie ma tam takich typowych ciepłych tonów, więc wzięłam to, co mi najbardziej tutaj kolorystycznie pasowało, żebym nie była zbyt jasna, zbyt ciemna. Słuchajcie, ten podkład wygląda dobrze. Wygląda dobrze, wygląda fajnie, nie ma mocnego krycia. Widzę, że nie mogę poszaleć z tym kryciem i nie mogę dołożyć kolejnej warstwy, ponieważ już próbowałam to zakryć, ale niestety kolejna warstwa mi nie przykryła mojego tutaj nieprzyjaciela. Ma lekkie, w sumie takie, ma takie średnie krycie. Widzę fakturę pudru na twarzy. Delikatnie podkreślił mi te tutaj zmarszczki mimiczne, one są u mnie bardzo płytkie, ale jednak on się tutaj jakoś oddziela. No nie jest najgorzej, jest ok. No i teraz mam, kochani, korektor z Sensik. Jest to High Cover Liquid Concealer. Jest to długotrwały korektor kryjąco-matujący. No to gdzie ja pod oczy będę się matowić? Polecane dla osób o cerze wrażliwej. Niedoskonałość sprawia, że skóra staje się gładka, matowa. Ja nie wiem, czy go mogę pod oczy dać, słuchajcie, no. Skoro to jest korektor, sobie go tutaj, o, zakryję tego nieprzyjaciela. Jak on jest matujący. Ja go nie dam pod oczy. Nie dam go pod oczy, słuchajcie, nie dam go pod oczy, bo ja się boję. Nie jest napisane, że on jest pod oczy. Mam kolor 2, light beige. Ale słuchajcie, patrzcie, nieprzyjaciela mi tutaj, o, zakrył. W nozdrza go dałam. Nie wiedziałam, że to jest, słuchajcie, korektor taki do twarzy, a nie pod oczy. Ryzykujemy, ok. Ryzykujemy, dajemy go pod oczy. Najwyżej będę ścierać. I mamy tutaj do wyboru 3 odcienie. Ja wybrałam ten pośredni, bo ta trójeczka to rzeczywiście już jest bardzo ciemna. I przyznam się Wam szczerze, że dobierałam korektor pod ten podkład, pod kolorystykę podkładu, tak żeby delikatnie rozjaśnić sobie tą okolicę pod okiem. No ale trochę się boję, że on może pod oczy nie jest, no bo jak on matuje. Ojej, zobaczymy. Dobra, wklepujemy. No i przy tak intensywnym makijażu to tutaj krycie nam się naprawdę przyda, dobre. Słuchajcie, rzeczywiście on ma świetne krycie, jak on ładnie mi tu wszystko zakrył. Jest naprawdę super. Rozświetlę sobie tą strefę centralną jeszcze twarzy. Delikatnie dołożę jeszcze tutaj dolinę łez. Krycie ma super, naprawdę. Co o tym myślicie, słuchajcie, bo delikatnie tylko widzę, tutaj mi się wybija w dolinie łez. Spróbuję nałożyć jeszcze delikatnie tutaj jedną jeszcze warstwę i to ładnie wklepię, ale tak pod okolicą, pod okiem wygląda bardzo ładnie, mimo tego, że jest napisane, że on jest matujący. Ja tego matu nie widzę. Z kolei widzę bardzo mocne krycie. No i niestety mam tutaj problem z tą doliną łez, ale zobaczymy. Może jak przypudruję tą okolicę pudrem, to może ta faktura tutaj mi się pod okiem ładnie wyrówna. Także, kochani, przypudruję sobie twarz pudrem Vibo, które znacie. Również wykonturuję się produktem, który znacie i za chwileczkę do Was wrócę. Kochani, jestem już wykonturowana, jestem przypudrowana i muszę Wam powiedzieć, że ja jestem w szoku, jak to wszystko ze sobą ładnie wygląda.
Naprawdę podoba mi się i podkład po przypudrowaniu i naprawdę bardzo mi się podoba korektor. Mam nadzieję, że za bardzo nie przysuszę mi tej okolicy pod okiem, ale rzeczywiście poradził sobie z przykryciem nawet tej doliny łez. Chciałabym Wam powiedzieć, ile kosztuje ten korektor. Kosztował 11,99, więc cena naprawdę jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Jeżeli chodzi o nowości jeszcze do twarzy, to słuchajcie, mam coś przepięknego. To jest po prostu, to jest sztos nad sztosy, a jest to, kochani, rozświetlacz z Catrice. Niestety promocja nie obejmowała tego rozświetlacza i on kosztuje... Kosztuje, kochani, 18,99 aż 18,99 za przepiękny rozświetlacz. I ten rozświetlacz, słuchajcie, jest w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy taki chłodniejszy ton, ton wpadający w róż oraz takie piękne szampańskie złoto. I ja właśnie wzięłam ten kolor taki szampański i zaraz zobaczycie, czym ja się tutaj zachwycam. Widzicie te glow? Widzicie to? Słuchajcie, to tak pięknie wygląda, to jest tak piękny kolor. No i tak, kochani, się prezentuje ten rozświetlacz, bardzo mi się podoba. No i kochani, może teraz przejdziemy do makijażu brwi i mam tutaj nowości z My Secret. To są nowości, które do mnie przyszły w paczce PR-owej. Mam tutaj takie kredki, czy wysuwane, które zawierają również grzebeczki. Ja zaraz sobie dobiorę jakiś odcień. Wiecie, że ja lubię naturalny efekt brwi, że lubię malować cieniami i jestem ciekawa, co ta kredka potrafi. Najpierw brewki sobie wyczyszę mydłem. Mam takie mydełko, które kupiłam na szkoleniu Olgi Piekarskiej. Możecie takie mydło dostać, słuchajcie, w sklepie Beauty Drugs. Jest to mydło, które już nie trzeba moczyć. Wystarczy przejechać szczoteczką i rzeczywiście fajnie wyczesuje mi te brewki. Widzicie, co jest fajne? Że to mydło jest przezroczyste, a w mojej technice brwi używałam mydła z białego jelenia i mydełko zawsze zostawiało mi taki delikatny, biały nalot na brwiach, więc to na plus. I rzeczywiście bardzo ładnie utrwalone, bardzo ładnie wyczesana brew. Ta kredka po wysunięciu to jest taki trójkącik, czyli nie będzie to taka cieniutka, precyzyjna kredka, tylko taka kredka, która wypełni nam, doda nam koloru i wypełni całość brwi. No i zaczniemy tutaj może od zewnętrznej części. I takimi właśnie ruchami, które idą w kierunku wzrostu włosków, możemy stworzyć taki bardzo naturalny efekt. No tak to wygląda, wygląda to bardzo naturalnie, ale ja lubię efekt wypełnionych brwi, a tą kredką chyba czegoś takiego nie jestem w stanie sobie stworzyć. Także te takie puste miejsca, prześwity wypełnię sobie cieniami do brwi z Anastazji Beverly Hills. Kochani, brwi mam już zrobione i zdecydowanie lepiej się czuję, jak one są wypełnione cieniami. Kredka jest fajna. Jeżeli lubicie się bawić w taki właśnie bardzo naturalny efekt, to myślę, że do makijażu takiego dziennego taka kredka może być jak najbardziej trafnym zakupem, gdyż ja mam dzisiaj taki dosyć mocny makijaż oka i zdecydowanie wolę, jak te brwi są takie wypełnione. Dokończę teraz dolną powiekę i sięgam po cień, no właśnie, który cień wybrać? Coś bym tutaj zadziałała kolorem. No dobra, to sięgam po ten róż i wymieszam go z żółtym, tak, żeby troszeczkę ocieplić ten róż. Nakładam go na dolny, wewnętrzny kącik. No i nakładam teraz na ten róż żółty cień. I mi się tworzy fajna taka pomarańczka. Niestety bardzo trzeba uważać, zobaczcie, osypują mi się te cienie, ale może później na koniec zmiotę to wszystko. No i brakuje mi takiego cienia przejściowego pomiędzy tymi dwoma cieniami i zaraz sobie coś wymyślę. Jeszcze wezmę żółty cień
i wyprofiluję sobie tą dolną powiekę, nałożę go tutaj pod to cieniowanie tego różowego cienia, żeby mi tak ten żółty jeszcze sobie tutaj wystawał. Pod tęczówkę nałożę taki fiolet padający w bakłażan. Będę budowała jeszcze sobie zewnętrzny kącik tutaj zielonym cieniem matowym i staram się połączyć, scalić te dwa kolory ze sobą, tak żeby ładne przejście mi tutaj wyszło. No i to samo powtarzam na drugim oku. I sięgam po ten taki odcień, który zawiera w sobie różowe tony. Mam wrażenie, że to jest właśnie trochę taki niby turbo pigment, ale też on jest taki przezroczysty, zobaczcie, to jest taki trochę chyba toper, ponieważ on jest przezroczysty i połyskuje właśnie na taki fiolet. Myślałam, że on jest różowy, teraz widzę, że to jest fiolet. No, ciężko to określić. I wkładam go tutaj w wewnętrzny kącik oka. W ogóle takie połączenie kolorystyczne jest naprawdę przypadkowe, ale gdzieś to fajnie ze sobą współgra, mimo tego, że są to zupełnie inne kolory. I mamy tutaj zarówno ciepłe tony, chłodne tony. Mi się to podoba jednak. Chciałabym jeszcze rozmydlić ten wewnętrzny kącik oka i nakładam ten cudowny rozświetlacz. Ocieplę może ten toper troszeczkę. O. I delikatnie nachodzę jeszcze na wewnętrzną część górnej powieki ruchomej. A dopełnieniem makijażu będzie oczywiście kredka w oku. Czarną kredkę, którą właśnie teraz też kupiłam, z 11 zł i 9 groszy. Jest to kredka z Pierre René. Czarna kredka nakładam na górną linię wodną, to do 1/3 długości mojego oka. I teraz na dolną linię nałożę kredkę, którą kupiłam kiedyś, również chyba w Drogerii Natura. Jest to kredka Catrice w kolorze takim turkusowym i ona bardzo fajnie mi współgra teraz z górną powieką. Kochani, oczy teraz wytuszuję tuszem, którego nie udało mi się wypróbować w ostatnim tutorialu. Jest to tusz z My Secret Ultra Volume Mascara. Jest to tusz, który ma taką tradycyjną szczoteczkę, lecz delikatnie wygiętą. I on ma za zadanie pogrubić rzęsy. Zaraz zobaczymy, jak on pogrubi moje rzęsy. Jeżeli mnie śledzicie, wiecie, że ja mam swoje pięknie obdarowane rzęski, więc zobaczymy, co ten tusz potrafi. Szczoteczka mi się bardzo podoba. Ja lubię takie szczotki tradycyjne. Ta szczoteczka naprawdę daje radę, zobaczcie. Ja się teraz zastanawiam i chyba nie będę nawet przyklejała żadnych rzęs, ponieważ nie dość, że mi ona fajnie wyczesała te rzęsy, pogrubiła rzęsy, to jeszcze zobaczcie, jak pięknie mi je wydłużyła, także naprawdę, słuchajcie, fajny produkt. Nie wiem, ile ona kosztuje, ze względu na to, że ja ją po prostu otrzymałam w paczce PR-owej. No, wygląda naprawdę fajnie. Kochani, no ten tusz naprawdę daje radę. Zobaczcie, nie mam przyklejonych w ogóle żadnych rzęs, żadnych kępek, a rzęsy wyglądają naprawdę bosko. Przypomniało mi się, że mam jeszcze, słuchajcie, żel utrwalający do brwi z Catrice. Zapomniałam, że go kupiłam i zobaczcie, on zawiera w sobie taką bardzo malutką szczoteczkę, bardzo precyzyjną. Dobrze, że nie utrwalałam sobie niczym innym moich brwi. I zobaczymy, przeczeszę sobie je tą szczotką. Fajnie unosi do góry jeszcze te brewki. Delikatnie mi rozjaśnił moje brwi, które już pomalowałam. I nawet fajnie. Słuchajcie, no szczoteczka jest super. Widzicie, jak ja bardzo lubię róż, więc nałożę szybciutko sobie róż. Jest to California z Benefitu. Delikatnie coś tutaj sobie muszę ożywić tą buzię. I on będzie fajnie mi się komponował z tą pomarańczą na dole, która mi wyszła. No i teraz jestem usatysfakcjonowana. Więc teraz słuchajcie, czas na usta i mam tutaj dwa produkty do ust. Pierwszy produkt jest to konturówka z Pierre René Lip Matic w kolorze 07. Koleżanki z branży bardzo polecają te konturówki do ust. Oraz wziąłam taki super błyszczyk. Zaraz zobaczycie, jak ten błyszczyk pięknie opalizuje, ale najpierw sobie obrysuję usta. Bardzo fajny kolor jest tej konturówki.
Taki typowy nudziak. Wypełniam całe usta tą konturówką. Jest bardzo mięciutka, fajna w aplikacji. I teraz, kochani, nakładam błyszczyk, który pięknie opalizuje na taki złoto-brzoskwiniowy odcień. Zaraz zrobię Wam swatcha. Nie wiem, czy to będzie widać, ale może delikatną poświatę zauważycie. Więc nakładam na tą właśnie konturówkę. Bardzo mentolowo pachnie. Zobaczcie, że ta konturówka jest na tyle trwała, na tyle zastyga, że nie ubrudziła mi tego aplikatora w błyszczyku, co bardzo sobie cenię, bo nie ma nic gorszego jak brudny aplikator w błyszczyku, który z powrotem wchodzi do środka. O, usta zaczęły mrowieć. Co ten błyszczyk w sobie ma, że tak po prostu mnie podrażnia teraz? Błyszczyk zabiera w sobie mentol, nie stosować do wrażliwych lub podrażnionych ust. Także, kochani, mamy już tutaj zagadkę rozwiązaną. Błyszczyk również z Catrice. Najnowsza kolekcja limitowana od Catrice nazywa się Glow Patrol. Więc, kochani, czas na takie szybkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w dzisiejszym makijażu. Zacznę może od cieni. Tak jak już porównałam, cienie są bardzo zbliżone do cieni In The Spotlight, więc jeżeli nie posiadacie tamtej paletki, to macie tutaj tańszy zamiennik. Tymi cieniami pracowało mi się bardzo dobrze. Cienie są masełkowe i jest to inna formuła i naprawdę czuć tą inną formułę, czuć po prostu podczas pracy mam wrażenie, że pracuję naprawdę drogą paletką, więc kochani, jeżeli nie posiadacie paletki zbliżonej kolorystycznie do tej, to zachęcam Was do upolowania jej w Drogerii Natura. Jedyny minus, jeżeli chodzi o tą paletę, to brak bazowych cieni. Jeżeli szukacie kolorowej palety, która dopełni Wasze inne palety z takimi podstawowymi kolorami, to jak najbardziej ta paletka jest godna zainteresowania. Jeżeli chodzi o podkład, to miałam takie malutkie zastrzeżenia podczas jego aplikacji, ale po przypudrowaniu rzeczywiście wygląda bardzo pięknie, nieskazitelnie. Pamiętajcie, że nie jest to podkład o mocnym kryciu i ja tutaj niestety widzę, jak prześwitują mi moje niedoskonałości, ale jeżeli szukacie czegoś matującego o ładnym, naturalnym wyglądzie, to myślę, że możecie się zainteresować tym podkładem. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskałam i pamiętajcie, jest to podkład, za który zapłaciłam niecałe 24 zł. Mamy teraz tutaj korektor, za który zapłaciłam 11 zł. I ten korektor wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zauważcie, że wszystko mi zakrył. Bardzo się bałam go użyć pod oczy i jestem z siebie zadowolona, że podjęłam to ryzyko i że nałożyłam go pod oczy, ponieważ pod oczami wygląda nieskazitelnie. Słuchajcie, nie podkreślił mi żadnych zmarszczek. Ja Wam się tutaj przybliżę, żebyście mogli zobaczyć z bliska, jak ten korektor wygląda. I uważam, że słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę genialny. Wystraszył mnie opis, że jest to kryjąco matujący, ale ja nie widzę tutaj żadnego mocnego matu, nie czuję ściągnięcia pod oczami, ale oczywiście będę go używać, będę go obserwować i w przyszłości może dam Wam znać, a może pojawi się w ulubieńcach miesiąca, także na pewno taki feedback ode mnie tutaj jeszcze dostaniecie. I kochani, no i teraz czas na to maleństwo, które skradło moje serce. O, rozświetlacz wygląda przepięknie. Ten rozświetlacz za 18,99 wygląda jak naprawdę taki rozświetlacz z górnej półki. Ja jestem zachwycona wykończeniem, lubię takie wykończenie. Także kochani, biegnijcie do Drogerii Natura, bo jest to limitowana edycja. Podsumujmy teraz dwa produkty do brwi. Kredka.
Kredką bardzo fajnie mi się pracowało, jeżeli lubicie taki naturalny efekt brwi, gdzie podkreślacie tylko delikatne jakieś włoski, to kredka jak najbardziej jest fajna. Zastanawiam się, jak by się pracowało nią, gdybym nie miała wcześniej wyczesanych brwi na mydło. Myślę, że pracowałoby mi się lepiej, ale jeżeli lubicie taki naturalny efekt, to jak najbardziej kredka w kolorze blond ma chłodne tony, czyli możecie się nią zainteresować, tym bardziej, że posiada ona nie z tej strony, tym bardziej, że posiada ona również końcówkę, szczoteczkę, którą możecie sobie nadmiar produktu wyczesać. No i to maleństwo skradło moje serce. Podoba mi się kolor. Przede wszystkim, że jest to jasny kolor, czyli dla blondynek jak znalazł. Podoba mi się bardzo szczoteczka i podoba mi się to, że pigment jest bardzo taki stonowany, że nie posiada dużego krycia, lecz delikatne i delikatnie, fajnie można tym produktem rozjaśnić sobie ciemniejsze brwi. Konturówka, słuchajcie, jestem w szoku, że ta konturówka jest tak fajnie zestygająca i że ona jest nie do zmycia. No i rzeczywiście, zobaczcie, trwałość jest niesamowita. Ja tutaj naprawdę mocno naciskam na dłoń, żeby zetrzeć tą konturówkę i jeżeli szukacie sprawdzonej, trwałej konturówki, to jak najbardziej ta za 11 zł jest bardzo fajna. Kochani, i tak prezentuje się makijaż wykonany w większości kosmetykami z drogerii Natura. Jak Wam się podoba? Jestem bardzo ciekawa, czy posiadacie kosmetyki, których dzisiaj użyłam. Jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzu swoją opinią. Jestem bardzo ciekawa, co na ich temat myślicie. A może chcecie się podzielić innymi ulubieńcami Waszymi z drogerii Natura, to koniecznie zostawcie taką informację na dole pod filmem. Może następnym razem, jak będę na zakupach, to uda mi się coś fajnego jeszcze upolować. No, jak Wam się podoba makijaż? Podoba się Wam? To koniecznie zostawcie oczywiście kciuka. Kochani, wracam do Was po 8,5 godzinach. Jest godzina w pół do drugiej w nocy. Specjalnie się zasiedziałam, żeby zrobić dla Was to podsumowanie, więc może nie przedłużając, powiem Wam, co i jak tutaj się na obecną chwilę prezentuje. Kochani, no i tak, cienie, jak widzicie, troszeczkę się pościerały. Chodzi konkretnie o jeden cień. Jest to ten cień taki zielony, błyszczący. No, nie wytrzymał on, ale jestem zdziwiona, ponieważ nałożyłam go na paint pod smaka. Zaś tusz wygląda przepięknie, jest nienaruszony, nic mi się nie pokruszył. Jestem na tak. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się podkład, ponieważ świecę się jak latarnia morska. To miał być matujący podkład dla osób, które mają problemy z przetłuszczaniem się cery. Także no, ja nie mam takiej tłustej cery, a wszędzie się świecę. Korektor wygląda bardzo ciężko i możecie zauważyć, jak bardzo tutaj mam obciążoną tą skórę pod oczami i wygląda, jakbym miała po prostu wory. Ale czy się zebrał on w zmarszczkach, liniach mimicznych? Muszę po prostu przyjrzeć się do lusterka. Nie. Nadal skóra tutaj jest gładka, nie mam podkreślonych zmarszczek, ale nie podoba mi się ten obszar. Po prostu nie podoba mi się podkreślona moja dolina łez. No i teraz mamy rozświetlacz, który wygląda przepięknie. Rozświetlacz to jest po prostu hicior. Bardzo mi się podoba. W ogóle wyglądam, jakbym miała całą twarz w rozświetlaczu. Tak wygląda ten podkład niestety. No i brwi, no widzicie, jakie mam ubytki. No, no po prostu to jest dramat. Użyłam, słuchajcie, dwóch produktów do brwi i nie wiem, który zawalił, ale jestem przekonana, że to kredka, po prostu kredka nie jest dla mnie. Ja będę jeszcze testowała ten żel do brwi z Catrice. Oczywiście będę jeszcze testowała mydełko. No, na obecną chwilę to jest dramat z tymi brwiami, po prostu wyglądam śmiesznie, karykaturalnie. No i usta. Oczywiście błyszczyk się zjadł, ponieważ byłam na lodach, więc wiadomo, to produkt nie trwały, więc jak to z błyszczykami bywa, ale bardzo mi się ten błyszczyk podobał, no ale niesamowicie podoba mi się ta konturówka. Zobaczcie, wygląda, jakbym miała po prostu powiększone usta.
kolor przepiękny. No jest mega trwała i wiecie co, chyba pójdę i wykupię wszystkie odcienie, ponieważ no jest rewelacyjny. Tak sprawdzam, czy się ściera. No jak będę mocno darło, to się wytrze. No ale się działa grzecznie przez 8,5 godziny. Kochani, i to by było na tyle tego podsumowania. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w podjęciu decyzji zakupowych.